dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Cóż, widzimy się w grze Brotato. I tak, dziś stwierdziłem, że pójdziemy sobie na farmę, zagramy rolnikiem, będziemy sadzić grządki i w sumie cel jest prosty. Nafarmić tak dużo wszystkiego, że będziemy mieć niesamowicie wysokie zbieranie, więc będzie nas stać na co tylko zechcemy. I jak początkowo będziemy używać sektorów, tak potem możemy się przerzucić nawet na pistolety, na, nie wiem, na patyki, na cokolwiek po prostu. Przecież ponieważ po prostu, no, co, będziemy się przejmować jakimiś takimi oczywistymi rzeczami jak, no nie wiem, strategia, build, czy cokolwiek. Nie, to nie dla nas. My jesteśmy farmerem. Nas interesuje nasza farma, a nie jakieś zabawy w strategie. Więc tak, dwa razy nożyce, zmniejszenie damage'y, ale w zamian za zbieranie. I zaraz będziemy mieć kolejne drzewo, plus do tego trzecie nożyce. I jak mówiłem, chwilowe nożyce, potem się zobaczyć, na co się zmienimy i czy w ogóle zmienimy, bo możliwe, że zostaniemy z nimi do końca. Tak jak chyba miało miejsce też z jednym innym ziemniakiem. A tylko teraz nie badamy go nazwy, wiem, że to był ten, który eksploduje jak żyry owocki na pełnym HP, więc tak. Regeneracja, wzajemne zawysanie, czemu nie? W tej opcji szczęścia. Tutaj pójdźmy w pancerz. Zagramy tu bezpiecznie. Tak, lemoniada, drzewo, kolejne nożyce. I będą jeszcze kolejne nożyce. Start bardzo solidny. Tak, bardzo ważna rzecz. Musimy brać te owoce z grządek jak najczęściej. Albo nie brać ich w ogóle, jeśli jesteśmy ranni, bo zawsze oczywiście owoce, to ważna rzecz, zostają. Dlatego każdy owoc, który się pojawi, nawet jeśli nie zbierzemy, to z końcem fali się w sumie sam doda. Ale niestety chyba bonus za niego się po prostu nie dolicza już wtedy do procentów, które naturalnie nam wzrastają po każdej fali. Chociaż nawet jeśli nie doliczasz jej, to i tak mamy już tego bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc nie ma co się przejmować i... O. No cóż... Jak zwykle musiało zajść coś, co zmuszyło mnie do zrobienia cięcia. Tak, szybko bierzmy, co my tu mamy do wzięcia. I w sumie nie przejmujemy się niczym innym, bo nie ma co nad tym rozmyślać i tak dalej. My tu jesteśmy po to, żeby założyć najskuteczniejszą farmę histerii tej rozgrywki, a nie żeby jakoś się przejmować tym, że musimy robić cięcia czy cokolwiek innego, więc tak. Po prostu bierzmy więcej sekatorów, dźgajmy tym, co mamy. Cieszmy się z tego, że nasze zarobki będą coraz większe i większe i większe. Czy jest coś lepszego niż to, że nawet jeśli miał uciekać do wrogów, to mam takie wysokie współczynniki zarabiania, że w sumie nie muszę się niczym przejmować, bo i tak będzie wystarczająco na wszystko? No chyba nie ma. I okej, pancerz jak najbardziej. W tym przypadku weźmy szybkość. Tutaj trochę szczęścia, bo szczęścia nigdy za wiele. I tak, tak, tak. Wykupiłem trzy rzeczy i niestety już tyle. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że mam nowy sposób zadawania obrażeń. Nawet jak coś będzie wytrzymało, jeśli to dźgniemy, to będzie przez jakiś czas sobie płonęło. Pierwsza rzecz, a druga, mamy tutaj szansę zdobyć trzy przedmioty, tak naprawdę chyba, jeśli się postaramy. Bo ostatnio już tak zacząłem zauważyć, że chociaż opis tej przynęty, która zwabia właśnie tych ze skrzynkami, mówi o dwóch, to często w tym momencie, kiedy jej używam, jest trzech, więc albo tak się dziwnie składa, albo rzeczywiście będziemy mieć trzy skrzynki od nich. Ale, jakby nie było i tak ważne, że w ogóle będziemy cokolwiek mieć. Bo to ile tak naprawdę, to już jest mniejsza sprawa. O, napis, oczywiście, że biorę taśmę, okej. Okay. Tutaj przydałoby się podbić trochę obrażenia, bo coraz bardziej one nam będą spadać przez moje decyzje. Tak, z tego nyc, tutaj to i lepsze nożyce. No, świetnie jest. Inaczej tego nazwać nie umiem. Tak, kaczuszka. Na razie jeszcze może być. Ale trudno są maść dla wyrównania, oczywiście będę brał. Rana głowy tym bardziej, świetna rzecz. Mam falę szóstą, w następnej pojawią się ci duzi, źli niedobrzy. A w 11 mamy pierwszą elitę, czy pierwszego minibossa, jak zwał, tak zwał.
Widzicie, wyjątkowo jestem przygotowany. Drugi będzie na 14 i ostatni chyba na 18. Takiego mamy pechofarta, że trafiły się same elity. Co w sumie dla naszego ogrodniczego stylu życia może jest nawet lepsze. Ale generalnie mówiąc, hordy może też byłyby łatwiejsze, żeby się nimi zająć. W takiej typowej, normalnej rozgrywce. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście nie będę narzekał. Raczej sobie poradzę. Bo od czasu, kiedy zacząłem narzekać na hordy i tak dalej, zacząłem naprawdę dużo rzeczy rozumieć, uczyć się, ogarniać i teraz już mogę powiedzieć z pełną pewnością, że elity może nie są tak straszne, jak się zapowiadały na początku. Okej, okay, miny świetnie, lemoniada świetnie, pszczoła... Ha. O, no dobra, wezmę. Ognisko będzie okej. Okay. Rakiet raczej nie biorę, tarcza, shuriken. Na razie nie. Jak mówię, jeśli będę zmieniał broń, to może przed jakimiś finalnymi starciami. Na razie jestem farmerem i wciąż farmić chcę. I dobra. Są jeszcze duże brzydale. Najlepiej było, gdybym ich unikał, a najlepiej to w ogóle jeszcze usuwał ich kokony. Ale nam tak się pojawią, to jak widzicie, mamy na tyle dużo szybkości, że jesteśmy w stanie po prostu zwiać przed nimi. Ugryźli mnie. No niedobrze, niedobrze. Nie chcę być pogryziony. A nie chodzi mi o to, że mogę zginąć, bo to też, ale... Kto byś tam przyjmował tym, że może być nieżywy? Gorsze jest to, że nie dostaniemy farmienia za podniesione przez nas trasy wodzki. Ale całe nieszczęście dla nich. Szybko odregenerowaliśmy się, przez co farmienie wzrasta. I tak, kawa oczywiście, tak? Pokoję wam pszczoły, że nie wziąć tutaj 6 obrażeń w walce wręcz, no muszę. Muszę po prostu. Miny tak, oczy tak, ognisko jak najbardziej. Tutaj max PZ za uniki. A niech będzie. I lecimy. Dobra. Pojawiają się już ci tacy więksi po prostu. Od fali 8, wszystko zgodnie z planem. Min coraz więcej, owoców też, drzew też, wszystko jest dobrze. A co jest jeszcze lepsze, teraz inwestując w max HP, inwestujemy tak naprawdę sobie też w ataki. Przez jakiś czas widzicie, jakie piękne oczka wypluwamy, żeby zaatakowały. Więc tak, no, max HP to jest jedno, od czego się skalują. To jest świetne, po prostu podstawowym względem takim, że no, apeki zawsze miło przyjąć. Pod drugim względem, pod jakimś to świetne, to pomyślcie sobie w ten sposób. Skalowanie od życia oznacza, że mogę zamiast kupować obrażeń, po prostu jeszcze więcej sobie HP-ków załatwiać, przez co ciężej będzie umrzeć. A nie dosyć, że ciężej będzie umrzeć, to będziemy coraz więcej bić. Plus jak mam pierwsze z te oczka, to już zawsze mam gwarancję tego, że to będzie działać. Nie wiem, czy też zwiększę szanse na kolejne sztuki, czy nie. A nam tak nie, to i tak jest dobrze. I teraz tak, oczywiście, że Janzor. Pójdzie czaszka, niech będzie, maszyny do recyklingu, tak? No nie, muszę brać pokojowe pszczoły już. No na tym etapie to nie oszukujmy się, jak już zacząłem brać wszystkie, to pójdziemy do końca z tym. O! Kolejne nożyce, dwójkę będziemy mieć. I podejrzany steryt też wezmę. Czarny pas, chociaż zmniejsza szczęście, też głównie dlatego, że daje więcej expo. A jak wiadomo, więcej expo oznacza więcej okazji na dostanie statystyk. Więcej okazji na dostanie statystyk oznacza większą szansę na to, że przygotujemy się lepiej. A większa szansa na to, że przygotujemy się lepiej, to większa szansa na to, że moje skill issue połączone z moją lamą. No, nie zaprzepaścić do tego podejścia, bo no żal byłoby, gdyby się nie udało. Oczywiście jak się nie uda, to świat się nie zawali. Przypomnę się, że ostatnio udało się na spokojnie pacyfistom przejść. Czyli w sumie osiągnąłem coś, co wydawało mi się przez długi czas, mogę powiedzieć, nierealne. Bo naprawdę, po prostu nie wyobrażałem sobie, że naprawdę pacyfistom dałoby się przejść. Poza tą strategią, którą właśnie słyszałem, że ponoć jest jednym z częstszych, czyli nie bądź pacyfistą, graj normalnie. Ale to nie dla mnie. Ja chciałem naprawdę pacyfistycznemu grać i się udało. Oczywiście za tym idzie. Teraz zostały mi inne postacie, prawdopodobnie dużo trudniejsze. Czaszkę oczywiście już biorę. Ale spokojnie, nawet jeśli są trudniejsze, to my damy radę. Nie takie rzeczy już robiło. I zlamiłem. Zanim kupiłem, no, że powinienem połączyć dwie szare. Niebieskie. Ale to się mówi. Tarcza czwórka.
za dobra rzecz, żeby ją po prostu żeby jej odmówić. I czyli te dwie rzeczy bierzemy. Trofeum niepotrzebne. I tak, w ogóle ciekawa rzecz jest, to, jeśli chodzi o jednorzyce. Ich ulepszanie tak naprawdę jest głównie dla damage'a. Bo efekt nożyc zmienia się prawie że wcale. Jeśli się nie mylę się, to chyba po prostu każdy ogród z lepszych nożyc sam o sekundę wcześniej wypluwa, czyli maksymalnie tam będziesz zamiast 15 do 12. Więc jeśli nie idziecie mocno w te nożyce, to zazwyczaj ulepszanie jest takie dosłownie, albo ci gnom trochę mocniej. Ale jeśli idziecie mocno, to okej, mogą się przydać te ulepszenia. Ale tak, żebyście po prostu byli świadomi tego, bo tak nie wiem, czy wspominałem, czy wiecie, czy nie. Ale naprawdę, nożyce to jest ta broń, która... Jak się pojawia, to zawsze warto wziąć, jeśli macie wolnego miejsca i nie psują wam jakiegoś planu. Nawet jak weźmiecie jedną sztukę i powiecie więcej nie chcę, nic nie tracicie. Ale dobra, starczy takiego gadania o nożycach. Poza tym, że je uwielbiam. I teraz tak... Niewycalne 15% czy 6%? Czy 6 punktów w sumie powinien powiedzieć. 15% prędkości ataku. Mniejsze jednak. Teraz tak, biorę to oczywiście też, to też. Tarcza tutaj czeka na lepszy czas, to biorę. I proszę, wszystkie nasze nożyce są już niebieskiej jakości. Pięknie. I teraz tak, pierwsza elita. Jest to kucharz. Jedna z tych elit, które rozpracowałem dosyć sensownie. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli będziemy trzymać obrażenia, tak jak teraz czy coś, to będzie nadal do przetrwania. Ubić go... Nie wiem, czy damy radę. Głównie dlatego, że nasze obrażenia naprawdę, no, nie należą do najwyższych. I okej, jakąś fajniejszą prędkość ataku może i mamy, ale... Nadal to może być za mało, żeby pokonać elitę. Się pokonać, a nie przetrwać. Ale jeśli chodzi o przetrwanie, to mam wystarczająco dużo ogrodów, żeby się leczyć z każdej szkody, która tutaj może zaistnieć, więc... Przetrwać na pewno przetrwamy. I chyba na tym naprawdę postanę, bo ryzykować dla skrzynki nie wiem, czy warto. Oczywiście możliwe, że ja się nie znam i te skrzynki mają w sobie gwarantowane jakieś super nagrody, ale... Zabawy w pokonywanie Eddie i tym podobne to zostawię dla innych postaci. Jak na przykład Jacka, czy Jacka. Jak to tak zwał? Ogólnie on jest właśnie od elit. I o proszę. Leżnicza wyżyczka jak najbardziej. Olexa. Czyli inaczej mówiąc Tyler. Z kanału właśnie Olexa. Osobiście polecam. Gościu jest świetny. Anglicy oczywiście, ale świetny. Zajmuje się roleplayami, ale jej, jak on potrafi charyzmatycznie zachęcić każdego do brania. Gier czy grania i tak dalej. Taka ciekawostka, wiele gier, które przyszłościowo chcę pokazać. Na tym dzięki niemu. Niektóre dzięki innym, ale tak. Bardzo dobry przedmiot. W ogóle te przedmioty youtuberskie wydają się być ok. Tak samo Retromation. Czyli Red i tak dalej. On też miał pewną swoją bluzę. Ona chyba dawała bonus w pełnikach, co jest świetne. Tutaj Tyler, czyli... No, Olexa dosłownie w pudełku. Dosłownie wygląda prawie jak awatar Olexy. Czyli Taylora. Tylko tyle, że widać twarz, a on ma kaptur tak mroczny, ciemny, że nie widać twarzy. Oryginalnie. I tak, jeśli nie zapomnę, to tak, no... Chciałbym podlinkować jego kanał, chociaż nie będzie ciężko. Naprawdę, szukajcie sobie Olexa. Polecam każdemu, kto zna dobrze Inglisha i chce znaleźć kogoś, kto bardzo lubi roguelike'i. A jednocześnie nie umie czytać. To jest śmieszne, ale tak. Mogę szczerze powiedzieć, że często są tak zwane momenty Tyler nie umie czytać, czyli momenty, kiedy gościu totalnie omija jakiś opis, napis, znaczenie i tym podobne. To by nie było, co się każdemu zdarza, ale on jest po prostu top tier, jeśli chodzi o takie wydarzenia. Ale dobra, starczy o nim. Bo nie ukrywajmy, no. Jaki by świetny nie był, to nadal nie jest materiał poświęcony temu, żeby opowiadać o tym, jaki on jest wspaniały, tylko materiał poświęcony temu, żeby przejść kolejnego ziemniaka w Brotato. Ale tak, na pewno jeśli chodzi o przedmioty youtuberskie, czym streamerskie, jak to tak zwał, content creatorskie, to już jest trochę chyba naciągane określenie. Ale tak, jeśli chodzi o takie przedmioty, to definitywnie
Mogę wam powiedzieć tylko jedną rzecz, że Tyler jest na pewno przedmiotem najlepszym, czymś z tych, które znam, dlatego że jest neutralnie dobry. A co macie przez... Co mam na... No, o, trochę się proszę, ale co mam na myśli przez to? No nie to, że jest neutral good, jeśli chodzi o alignment charty w D&D. Nie. Tu chodzi o to, że po prostu nieważne jak gracie, tak długo jak nie macie olbrzymich kar do inżynierii, to zawsze on coś tam zrobi. A jego błyskawice są tyle fajne, że nawet jeśli będą mi same w sobie bić mało, mogą zawsze aktywować przerażoną kiszkę, przez co no nadal możecie nim podpalić wrogów. Tak? Sprawdzałem. Więc podobnie jak z wieloma innymi rzeczami typu wieżyczki, tutaj powiem to samo. Uwielbiam je, będę brał zawsze prawdopodobnie, kiedy się znajdą. I okej, fala 13. Nie powinienem tego brać. Możemy przegryć też przez to, że wziąłem kajdany. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Pomyślałem, że to nie były na prędkości ruchu. Tak czy inaczej, kolejne nożyce, skarbonka, więc już jest jeszcze lepiej. I srebrna kula. Świetne rzeczy. Ale tak, teraz niestety 62 będzie naszym max HP, jakim kiedykolwiek będziemy mogli osiągnąć, co za tym gdzie musimy kupować dużo więcej uniku, pancerza i regeneracji, bo oczywiście zlamiłem. Za bardzo opowiadając o wieżyczkach i o tym, jak ja uwielbiam wieżyczki. Typowe. Typowy moment, w którym gwiazdokulcz rozprasza się swoim rozproszeniem. Żeby nie było to rozprasza się swoim rozproszeniem, to jest takie śmieszne, że aż prawdziwe. Bo dla wszystkich, do których jeszcze to nie dotarło i tak dalej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że męczę się z jakąś tam odmianą ADHD. Ja. Jeśli by się tak okazało, to nie byłbym jedyny w rodzince. Żeby nie było, bo... Co najmniej chyba 3 osoby z takiej dosyć bliskiej rodziny teraz... mają podejrzenie ADHD, więc tak... Wiem osoby naprawdę takie, od których mogą to odziedziczyć. Inaczej mówiąc... Moja matka, rodzicielka. Ale dobra. Na razie się tym nie będę przejmował, już tak nie będę się rozgadywał. Skupmy się na ważniejszych rzeczach. Czyli nagromadzeniu wszystkiego, co może nam pomóc przetrwać. No, drugi Taylor na pewno bardzo może pomóc, więc jest dobrze. Okej. Okay. Swoją drogą, czekam, mam już minus 58. Zasięgu, okej. Okay. Jak już to sprawdzałem, to mogę wam właśnie pokazać, o czym mówiłem z nożycami, widzicie? A nie, przepraszam, jest trochę większa różnica. Tu jest 1 sekunda, a tu już 3 sekundy. Okej, czyli to może jednak mieć większy sens. Świeltowy mają 12, czyli co, czerwona jakoś będzie miała 8? Chyba? Albo 9, albo 8. Bo pierwsza usuwa 1 sekundę, drugie usuwa 2 sekundy. Trzecie powinno 3. Proszę, czwarty, powinien usunąć 3. Ale może równie dobrze usunąć 4, jako takie po prostu pokazanie, że jest jeszcze lepszy niż pozostałe jeszcze i tak dalej. Jeśli usuwa 3, to będzie 9, jeśli 4, no to będzie 8, ale dobra. Starczy gadania o takiej podstawowej matematyce i rzeczach, które prawdopodobnie nikogo nie obchodzą. Lepiej skupić się na tym, żebyśmy przeżyli to wszystko i żebyśmy zebrali jak najwięcej owoców. Pamiętajcie, każdy podniesiony owocek teraz powoduje, że te końce falowe nabijanie jakby owoców, znaczy ten, będzie mniejsze, ale większe będzie po prostu bonus bezpośredni, bo no już wcześniej mieliśmy więcej po prostu. Ale okej, szybkość. A, czarny pas kolejny oczywiście, mały magazynek. No tylko, że może wydawać się dziwne, że to biorę, to biorę. To jest tak, rakieta jak najbardziej, przynęta jak najbardziej. Fala 15. A właśnie, mieliśmy tresenitę. O. To może być niebezpieczne, bo zabierze nam zbieranie, ale i tak biorę. I teraz, tak, oczywiście, mogą to w sumie to nie mają sensu, ale okej. Okay. Teraz co mamy? Miot ognia? Ha. Może potem wezmę? Czemu nie, w sumie? I tak, rąbacz. Dobra, że nie będzie to biło. Ale w sumie nasze nożyce biją też dużo. Ale jeśli się tak udało się zrobić 6 różnych broni... jest sens. W sumie mogę, właśnie tak mogę to zrobić. Tarcza. To ma silnik wieczny i obuch. Więc tutaj się sobie nie kombi w żaden sposób.
albo zwrócisz przemyśleć, co w sumie. Ale tak, Bladomat będzie musieli podjąć ostateczne decyzje, czy chcemy wszystkie nasze ogrody, czy nie. Chociaż dobra, w sumie nie ma co zdecydować, zostawmy. Gdybym miał możliwość normalnie zwiększać max HP powyżej tylko 62, to może by był sens powymieniać na ostateczne fale, ale jak mam takie małe max HP, to dużo bezpieczniej będzie grać pod nożyce znowu. Po prostu nimi powoli dzigać bossa na śmierć, albo uciekać od wszystkich obowiązków związanych z walką z finalnym bossem. Powiedzieć, ej szefu, sam się szefuj, czy coś. I po prostu uciekać przed nim, żreć owocki, żeby przeżyć. Którakolwiek opcja nie okaże się tą, której się podejmę ostatecznie. Jeśli przegramy, nie będę żałował, bo wiem, że to przez moją złą decyzję z tymi kajdanami. Jeśli wygramy, będę bardzo zadowolony. A teraz tak, żremy milion owocków. Dynamit? Czemu nie? Pijawki oczywiście, mimo tego, że zabieram trochę zbierania. Czy wy widzicie, mam tego zbierania? 800. Wow. Tak czy inaczej, tak, tutaj, ho. Ciężka decyzja, oczywiście, że obrażenia. Blizna. Do widzenia, do widzenia. Tutaj nawet tak zmniejszył uniki zbierania i tak to biorę. I tutaj tak, mikstura. Dobra, niech będzie. To jest bardzo niebezpieczne, ale niech będzie. To oczywiście, że biorę. I te dwie też. Jedno losowanie. I tak, lecimy. Teraz tak szybko żrymy wszystkie owocki, żeby się podleczyć, nawet jeśli zaczniemy zbierania. No. Teraz będąc już w pełni naszego 62-punktowego żyćka, możemy spokojnie iść. I dalej toczyć pojedynki. O to by uzbierać jak najwięcej owoców i prosiąć jak największe zbieranie. No wiem, może uda się nam ciągnąć jakieś niewiadome, jakie wielkie wyniki. I co? Nie żebym tutaj teraz udawał, że nic nie wiem o tym albo coś, ale wiem, że jakie można być wspaniałe, wielkie, bo chyba nawet grałem, nie wiem, czy farmem, czy kimś innym, ale ogólnie mówiąc, grałem wam to na zerowym poziomie. Nie przeszedłem tego, bo celowo po prostu nie chciałem przechodzić, ale zbierałem bardzo dużo właśnie tego całego zbierania, to się tak nazywa. Czy ogólnie tego właśnie, co tam się ulepsza, to znaczy, to jest zbieranie. Ja właśnie zbieram go dużo, bo tam ostatni chyba właśnie ziemniak, którego nam brakowało, to był za jakieś tam wielkie wartości. Jak czy inaczej. Istotne jest to, że po prostu tak dałem radę, miałem to chyba tyle w temacie. Nie sądzę, żebym musiał o czymś więcej mówić. Tak, rakieta, trująca maś, smutny pomidor. Niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Oczywiście, że to wezmę, bo za mało ryzykuję. A teraz fala 18, ostatnia z elit. Też taka, którą jestem w stanie przytrzymać, bo ją udało mi się ogarnąć. Na początku jest bardzo fajna, ogarnięta, spokojna, potem z czasem staje się trochę bardziej chaotyczna, ale nadal łatwo jest przed nią uciekać. Więc te. Można powiedzieć, że poza bossami nic już nie pozostało, a jeśli chodzi o bossów, podejrzewam, że to będzie to samo duo, co zawsze. A jakby mi zaskoczyło, gdyby był jakiś inny, bo no nie dość, że nie widziałem od dawna żadnego innego, to nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widział. Więc ja, bardzo możliwe, że to będzie to samo, co zawsze, a jeśli będzie to samo, co zawsze, to wiem, co zrobić, żeby mniej więcej z tym przeżyć, więc ja, będzie okej, okay. Tak, będzie okej. Okay. Tylko nie ukrywam, przydałoby się może trochę więcej pancerza zgromadzić. Bo te wartości, które mamy na razie, to nie są wystarczające. Ale tak, mistrzostwo? Oczywiście, że tak. Raz się żyje. Raz się żyje, naprawdę. Teraz tak, jeden pancerz jeszcze. Nie, muszę obrażenia, jest ich za dużo, żeby nie brać. No to już niestety za późno, to mogę wziąć. To też, tak. Tu są te rzeczy, których najbardziej potrzebujemy, oj tak. Co jeszcze zielonych potrzebujemy? Nie, nie będziemy potrzebować zielonych.
aż niebieskich, jakichś zielonych, ja tu ślepy jestem. Tak jednak zablokuję, bo no się zobaczy jeszcze, jak to wyjdzie tak całkowicie, ale... No wiem, może nawet będziemy mieć kilka czerwonych na ostatecznej pojedynku. Ale tak... Na razie się skupię na przeżyciu. Na tym, jakie mi to obrażenia bijemy. Zresztą 17, tak mniej więcej 92, czasami na żółto się świeci jakieś numerki, czyli mamy pozytywnego krytyka, 8%. Ciekawe, dosyć często wchodzi jak na 8%. Ale mimo wszystko jestem zadowolony, nie narzekam. Jesteśmy w stanie przeżyć dosyć spore ofensywy ze strony wrogów. Owocków tworzymy bardzo dużo. Nie mam do czego się przyczepić, jest naprawdę sukces spory. Tym bardziej, że zrobiłem tą wielką głupotę, biorąc kajdany, które blokowują mi max HP. Mimo to nie umieram. Nie wiem, czy stałem się lepszy w tę grę, czy po prostu mam farta, czy wszystko naraz. Kusi. Wezmę. Wiem, że jest to głupie, ale tak. I teraz tutaj co? Szczerze, szansa na krytykę. Tutaj regenerka. Pawia już nie chcemy. I teraz tak. 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 Okej, jest to może głupie. Ale bierę. I tak. Tutaj nic. Czarny pas, oczywiście, pijawka, oczywiście, ostry sos, operacja oczu, niech będzie. Generator oczywiście, że... Jesteśmy na generatora, a szkoda. A czy coś jeszcze coś takiego fajnego? No nic, już nie weźmiemy. Okej. Pala 20. Pora zobaczyć dwóch bossów, którzy zawsze pojawiają. Ja. Klasyka. I zobaczmy w ogóle, jakby było, gdybym chciał ich wyeliminować. Wygląda na to, że nawet byłbym w stanie, gdybym chciał. Ale bezpiecznie będzie chyba ich nie eliminować jakoś tam szczególnie. Chociaż dobra, tego Alaktulu mogę próbować. Ten drugi to w sumie jest totalnie niegroźny. Nie, żeby ten Cthulhu był groźny. On wprowadza trochę chaosu i takiego o nie, gdzie ja mam stanąć. Ale też jest niegroźny raczej z natury. Tak naprawdę to większy problem mam chyba z elitami i z zwykłymi wrogami tutaj podczas tego starcia niż z nimi. Jak tak teraz dokładnie pomyślę. Oj, definitywnie dobrze zrobiłem, zostawiając sobie te nożyce. Bo tak... Gdyby nie one, to już byłbym dead. I to nie jeden raz, ale... Nawet już mówię tutaj przy bossach. I dobra, wygląda na to, że będzie to starcie zakończone... pokonaniem bossów. Tak. Wygląda na to, że naprawdę pokonamy ich. Ja myślałem, że tu będę musiał przytrzymać to wszystko, a tutaj proszę. Tak dużo mam owoców, że nawet się nie muszę przejmować tym, że dostaję te obrażenia, mimo niskiego pancerza i prawie że zerowych uników. Proszę, rolnik zwyciężył z bossami, nawet ich unicestwiając. I co my tu mamy? Świetny przedmiot. Bardzo świetny. No ale cóż, czy go trafimy kiedykolwiek? Nie mam pojęcia. A na ten moment... Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i... No, to tyle na dziś, jak już powtarzam, więc... Dajcie znak w komentarzu, może jakiego chcecie następnego ziemniaka. Możecie rzucić na mnie największe wyzwanie, jakie macie. Dawaj to. Może jestem na to gotowy, a może nie. Ale tak. Jeśli nie dacie jednak znać, to prawdopodobnie... Przymuszę prawdopodobnie, bo jeszcze nie jestem pewien, jak to wyjdzie. Ale chciałbym spróbować ducha Jacka albo Lisza. Więc no. Dobra, może właśnie z tej trójki. Lisz, Jacek albo duch. Dajcie znać, którego chcecie. Jeśli nie dacie, to sam wybiorę. Jeśli dacie, to pójdę z waszym głosem. Żeby za waszym głosem prawdopodobnie oznaczył za głosem Jajka, bo jak na razie Jajek jest jedyny, który komentuje na bieżąco te epizody. A poza jednym razem, kiedy ktoś jeszcze tam inny skomentował. Nawet nie chcę się tak trochę skompromitować, że nie pamiętam nawet ników swoich widzów, więc pozwólcie, że szybko powiem. Był to
Pan Wielmoża. Tak. Więc no, Pani Wielmoża, Jajku i każdy inny, kto to ogląda, dajcie znać w komentarzach. A ja już nie przedłużam, więc no, po prostu trzymajcie się i hej, hej.